Cześć i czołem, drodzy widzowie. Zapraszam na kolejny odcinek Bliżej Historii. W tym odcinku pokażę Wam, jak wyglądał, jak był wyposażony taki konkwistador, który w XVI wieku podbijał dla Hiszpanii imperia Inków, Azteków oraz Majów. O tych kampaniach zrobimy dla Państwa oddzielne odcinki, ale dzisiaj pokażemy, jak wyglądała broń, jakiej używali konkwistadorzy. Serdecznie zapraszam. Podstawową bronią, jaką miał przy sobie każdy szanujący się konkwistador, był miecz. Wprawdzie niektórzy już wtedy przestawiali się na rapiery, czyli takie lżejsze miecze, ale ogólnie należy obalić mit, że średniowieczne miecze były ciężkie i nieporęczne. Taki miecz półtoraręczny w tym wypadku jest wyjątkowo poręczny, można nim łatwo manewrować, nadaje się do pchnięć, nadaje się do cięć. Do walki z Aztekami również nadawał się znakomicie. Były też krótsze odpowiedniki tych mieczy, różnego rodzaju sztylety. Sztylet zazwyczaj noszono na pasie obok miecza albo po przeciwnej stronie. Służył do walki podobnie jak mieczem, tylko na krótką odległość. Nadawał się do pchnięć, do cięć, chociaż zazwyczaj zadawano pchnięcia i to z dość bliskiej odległości. Walka na sztylet była dużo bardziej brutalna i przerażająca niż walka na miecze. Ale przewagę konkwistadorom przewagę zapewniało użycie broni palnej jako czynnika psychologicznego. Zacznijmy może od broni w tej kategorii największej, najgroźniejszej broni, jaką dysponował Hernán Cortés i jego konkwistadorzy w XVI wieku. Proszę o skierowanie kamery na działko. Tutaj mamy działo. Wprawdzie to jest lekkie działo okrętowe, tak zwany falconet, ale bardzo dobre działo, ruchome, nawet na to działko proszę popatrzeć, jeździ. I teraz, żeby załadować takie działo, trzeba przejść określoną procedurę. Do lufy wsadzano worek z prochem, potem umieszczano przybitkę, czyli takie coś, co oddzielało proch od kuli, potem wsadzano samą kulę i wszystko dokładnie ubijano stemplem. Tutaj mieliśmy otwór. W ten otwór wtykano szpikulec i tym szpikulcem robiono dziurę w worku z prochem. Tutaj wtykano jeszcze ląd, odpalano ląd i mieliśmy wystrzał. Załadowanie i odpalenie czegoś takiego dobrze wyszkolonej załodze zajmowało od 3 do 5 minut. Ale liczył się czynnik psychologiczny. No wyobraźcie sobie, co musieli czuć tacy Aztekowie, którzy nigdy nie widzieli takiej broni, nie ogarniali działania prochu. Co oni musieli czuć, kiedy w ich stronę zaczęło wywalić nawet kilka takich armat, a Cortés miał ich kilkadziesiąt. Oczywiście była też mniejsza broń palna, bardziej poręczna, którą mógł dzierżyć każdy żołnierz. Na przykład taki arkebus z zamkiem lądowym. Ówczesny cud techniki, choć dzisiaj jest uważany za broń prymitywną i przestarzałą. Ładowało się go bardzo podobnie jak armatę. Mianowicie, tutaj do środka wsypywano proch, potem dawano przybitkę, dawano kulę, ubijano wszystko stemplem i potem wsypało się jeszcze prochu tutaj na panewkę. W panewce wywiercony był otwór, który prowadził do lufy. Tutaj mieliśmy ląd, który powinien nam się tlić albo palić. I teraz tak, jeśli pociągniemy za spust, to mechanizm mocowania lądu powinien się opuścić. Ląd powinien dotknąć prochu na panewce, ten od ognia powinien się zapalić, potem iskra przez ten otwór miała przejść na proch w lufie i mieliśmy mieć wystrzał broni. Tak to działało w teorii, ale w praktyce czasami proch się wysypywał albo strzelał focha i nie chciało mu się zapalić. Generalnie broń całkiem dobra, troszeczkę zawodna, ale mówię, liczył się czynnik psychologiczny. Celna na dystansie do 50 metrów, chociaż ma zasięg 2 razy większy, czyli 100 metrów. Całkiem niezła do walki z ludźmi, którzy nie ogarniali zasady działania tej broni. Była też mniejsza broń palna, pistolety. Tam ten ma zamek skałkowy, popularniejsze były wtedy z zamkiem kołowym bardziej, ale wyglądały praktycznie identycznie.
Mianowicie, mamy taki pistolet, ładujemy go identycznie jak arkebus. I tutaj mieliśmy zamek, który bez lontu sam krzesał iskrę wprost na panewkę. Tylko, że to było trochę bardziej zawodne, bo czasami iskra się nie krzesała. Dlatego zamki skałkowe, kołowe zastąpiono właśnie takimi jak ten skałkowymi. Tutaj w tych szczękach umieszczono krzemień, ciągnęło się za spust, krzemień o krzesiwo uderzał i tak oto krzesana była iskra. Ale ponieważ powiedziałem, że ta broń była bardziej czynnikiem psychologicznym i nie miała zbyt dużego zasięgu, no to żołnierze Hermana Corteza, konkwistadorzy, bardzo często stosowali również kusze. I już pokazuję wam taką kuszę. To jest kusza kompozytowa, czyli lekka kusza. W oryginale została zaprojektowana, żeby można było używać jej nawet w czasie jazdy konnej. Ale ja nie polecam, szczerze mówiąc. Można ją ręcznie załadować w taki oto sposób. Tutaj umieszczano bełt i oddawano strzał. Celna na dystansie 300 metrów. Ok. Dzięki takiej broni konkwistadorzy podbili Amerykę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. No i zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. A ja na dzisiaj już się z wami żegnam. Dzięki, do zobaczenia, cześć!